Hejka widzowie, witam was bardzo serdecznie. Jesteśmy na Brookhaven. Zobaczcie, jaka piękna pogoda za oknem. Warto by to wykorzystać dzisiaj. A czekajcie, słyszycie to? Ej, skąd to jest? Musimy iść to sprawdzić. Idziemy na dół, zobaczymy. Jakieś dziecko słyszę, nie wiem o co chodzi. Czy to ktoś na ogrodzie? Nie, no raczej nie, chyba tutaj. Idziemy zobaczyć. Kto to jest? Cześć. Hej, tato. Co, tato? Widzę, przysięgam, ja nie mam dziecka, nie wiem o co chodzi. Co się stało? Czemu ty siedzisz pod moim domem? Bo ty jesteś moim tatą. Co? Kto ci tak powiedział? Mama. A kto jest twoją mamą? Gdzie ale ona? Masz fajne te dynie. No dzięki, ale kto ci powiedział, kto jest twoją mamą? Gdzie ona jest? Mami nie pozwoliła nic mówić. Ty jesteś moim tatą. Dobra, widzowie, dziwna sprawa. A ile masz lat? Możesz powiedzieć? 7. A właśnie, jak masz na imię, bo tego nie wiemy. Amelka. Czyli na razie mamy takie info, że to jest Amelka, ma 7 lat. Mam coś dla ciebie, tatusiu. Tak? Co masz? Pokaż. O Jezu, dziękuję. Z plecaczka wyciągnęłaś? Tak. Dziękuję, jaka ty kochana jesteś. No a gdzie jest mój nowy pokój? No ale słuchaj, kurde, poczekaj chwilę, zobacz, patrzcie, idzie sobie, mi nabroi, cały dom mi rozwali. Ja chcę tutaj spać. No dobra, mała, śpi sobie, ale widzowie, mega dziwna akcja, nie wiem co mam zrobić. Ale mam pomysł, przecież ja mam zapis z monitoringu. Trzeba iść to sprawdzić, widzowie, idziemy. Chodź, dawaj, idziemy. Pójdziesz na dół, zobaczysz cały dom. Dobra? Amelka. Okej, okay. Bez słowa, widzę, że się rozumiemy. Widzowie, patrzcie, ewidentnie tu widać, że ona jej coś tłumaczy. No i dobra, i patrzcie, i zawija. No i zobacz, i Amelka co, w szoku? Małe dziecko nie wie co zrobić. O co tu chodzi? Która kobieta by porzuciła własne dziecko do jakiegoś obcego domu? Totalnie tego nie rozumiem. Amelka, ty mała wariatko, chodź tutaj. To jest twoja mama, powiedz mi o co tu chodzi. Ja nic nie wiem. A możesz cokolwiek powiedzieć? Jesteś moim tatą. Dobra, widzowie, ja się z nim nie dogadam. Albo matka jej powiedziała, że nie ma nic mówić, albo naprawdę jakaś grubsza sprawa, o coś włącz tu chodzi. Włącz mi bajki. Masz i sobie oglądaj, włącz sobie co chcesz, a my musimy się zająć tobą, wiesz? Bo ja nie jestem twoim tatą, Amelka. Naprawdę, ja bym chciał... Nie, sorry, no nie wiem, czy bym chciał, bo cię nie znam, ale ja nie jestem twoim ojcem, wiesz? Jesteś, teraz suń się, oglądam bajki. Dobra, dobra, to na razie się zajmij tymi bajkami, a ja muszę rozwiązać tę sprawę. Widzowie, co ja mogę zrobić? Albo pójść na policję, albo do tego centrum adopcyjnego, może tam będą mieli jakieś info. Co ja z tobą zrobię? No gdzie mi chodzisz po stole tutaj, kurde? Musimy pojechać na miasto, wiesz, załatwić pewne sprawy z tobą. Chcesz małpkę? Nie, nie, dziękuję. Chodź, idziemy. Ja idę coś załatwić tutaj tego centrum, a ty poczekaj, dobrze? Dobrze. Ale to idź do auta, dobra? Bo ja się boję, że to ci auto potrąci. Idź. Ja idę się pobawić. Nie, Amelka, chodź do auta, nie tam, nie możesz na razie. No nie mogę z nią, nie wytrzymam. Nie za mocno, bo wylecisz. Przecież to jest tak duże, ty jesteś tak mała. Nie bój się, tato. Wszystko pod kontrolą mam. No patrzcie, tato. Ale będziesz tu na pewno? Tak. Obiecujesz? Obiecuję. No dobrze, to ja dosłownie 5 minut, okej? Okay? Dobra. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pani, mam taką nietypową sprawę, bo chodzi o to, że ktoś mi podrzucił dziecko pod dom. No nie wiem, co mam teraz zrobić. Przyszedłem się zapytać, bo może pani będzie wiedziała. Czy ma pan jakieś dane? Może dokument? No właśnie nie mam, wie pani. No ktoś mnie po prostu podrzucił. Mam nagranie z monitoringu i tyle. Niestety, ale ja nic nie pomogę. Proszę pójść na policję. Okej, okay, rozumiem. Dziękuję bardzo za pomoc. Dzień dobry, panie policjancie. Dzień dobry. Chodzi o to, że ktoś mi podrzucił dziecko i no nie wiem, co mam zrobić. Co mi pan tutaj wymyśla? My mamy ważniejsze sprawy na głowie, a pan się wygłupia, to pewnie pana dziecko. No więc jakie mam rozwiązania tego, co mam zrobić? Po pierwsze, to nie robić tutaj takich żartów i zająć się córką. No dobra, to dziękuję panu w takim razie za pomoc. Ty, ta babka mi kogoś przypomina. Proszę pani, mam wrażenie, że pani mi kogoś przypomina. Niech pan nie opowiada mi tutaj głupot i da święty spokój, a najlepiej to niech pan stąd pójdzie. No i przepraszam za koleżankę, ma trudniejszy czas ostatnio. Rozumiem, nic się nie stało. O proszę, tu się zdziwiłem, że tak ładnie czekałaś. To z miłości do ciebie, tato. Nie no, nie wierzę w nią. Amelka, słuchaj, na razie zostajesz ze mną. Cieszysz się? Bardzo. A jak możesz, to daj mi tą kurtkę, bo dzisiaj pobrudziłaś trochę na tym placu zabaw. Ja zrobię pranie, dobra? No dobra. A co to jest? Jakiś list. Idę zapytać Amelki. Amelka, co to jest za list? W twojej kurtce był. O co tu chodzi? Ja nic nie wiem, mama mnie ubierała. Dziwna sprawa, wiesz co? Ja muszę to sprawdzić. To idź sobie sprawdzać, a mi nie przeszkadzaj w oglądaniu. Oj, Amelka, już nie przeszkadzam, cicho jestem. Widzowie, tu jest jakiś adres podany. Brookhaven,
Kasztanowa 28/3. Myślicie, że to może być adres jej matki? Trzeba to sprawdzić. Amelka, wyłącz telewizor i chodź, bo musimy pojechać w jedno miejsce. Czy ty znasz, Amelka, taki adres Kasztanowa 28/3? Ja nic nie wiem. No jesteś pewna? Tak. No dobrze, to chodź, idziemy do auta. Widzowie, chyba jesteśmy na miejscu. Nie wiem, czego się spodziewać. Amelka, możesz poczekać w aucie? Mogę. Biorę klucz ze sobą w razie czego. Dobra, powolutku, zobaczmy, co tu jest. Nikogo tu nie widać. Spróbuję zadzwonić, może ktoś wyjdzie, nie wiem. Widzowie, nikt nie otwiera, nie wiem, o co tu chodzi. Idę zobaczyć na ogródek. Ale dziwna ta chata, taka dosyć opuszczona, stara. Serio, myślicie, że tu by mogła mieszkać mama Amelki? Ona nie wygląda na zaniedbaną. Dobra, widzowie, ostatnia próba, nie wiem, dzwonię, jak nie, to będzie trzeba to później zbadać. Co? Amelka, co ty tam robisz? Jak ty tam weszłaś? Z tyłu było otwarte na ogrodzie. Ja znam to miejsce, z mamą tutaj raz byłam. A ktoś jeszcze z wami był tutaj? Nie. Widzowie, coś tu się nie zgadza. Dostałem ten adres. Jest to opuszczona chata, jakaś dziwna na obrzeżach miasta. Coś to musi znaczyć. Muszę rozwiązać tę zagadkę i znaleźć matkę tego dziecka. Jadę do szefa, widzowie, biorę wolne na tydzień i ogarniam, o co tutaj chodzi. Trzeba zgrywać przed szefem uśmiechniętego. Może się zgodzi na ten urlop. Cześć, szefie. No witam serdecznie. Co byś znowu chciał? Wiesz co, szefie, taka sprawa, kurde, chciałbym wolne na tydzień, jakby dało radę. Na tydzień? Czy ty zwariowałeś? Ja nie mam ludzi do pracy. Kto zbierze śmieci za ciebie? No kurde, naprawdę, szefie, mega ważna sprawa. Naprawdę potrzebuję tego. Odrobię to w jakieś weekendy, cokolwiek. Tylko daj mi te tydzień, dosłownie tydzień wolnego. No dobra, niech ci będzie. Wow, widzowie, udało się nagadać szefa. Słuchajcie, olśniło mnie teraz. Przecież ona miała blond włosy, tak samo jak ta policjantka. Na pewno ma coś wspólnego z tym. Pamiętacie, jak zareagowała? Chodź, Amelka, nie chowaj się za tym lustrem. Ja muszę coś załatwić. No patrzcie, i się chowa. Ty pójdziesz do takiej sąsiadki, dobrze? No dobrze. Słuchaj, to jest moja sąsiadka od iluś lat już, także bądź grzeczna tam, dobra? Będę grzeczna, tato. No to chodź. Pani sąsiadko, bardzo ważna sprawa. Ja muszę na chwilę dziecko zostawić, można? A skąd ty masz to dziecko? To twoje? Długa historia, nieważne. Później pani opowiem. Mogę? Dosłownie na, no nie wiem, na godzinkę, dwie godzinki, można? No dobra. Chętnie się zaopiekuję tym brzdącem. To trzymaj się, ja lecę, pa. Dobra, słuchajcie, ja idę śledzić tą policjantkę. Pewnie będzie pracę niedługo kończyła, bo mi się coś tu nie zgadza. Ona coś musi wiedzieć. Jest, widzowie. Chyba będzie kończyć robotę. Przyjechała właśnie. Tak jest, żegna się z kimś. Jest szansa, że ona kończy. Tak jest, wsiada do samochodu. Dobra, widzowie. Idę za nią. Jedziemy za nią, widzowie. Wiecie, to jest policjantka, ale mam nadzieję, że nie ogarnie, że za nią jadę. Gdzie ona pojechała? Chyba ją zgubiłem. I ona tutaj mieszka! Hello. Sukces! Słuchajcie, sukces! Wiemy, gdzie ona mieszka. Ale teraz powolutku, po cichutku. Widzowie, jakiś facet przyszedł. Ciekawe, co się będzie działo. I po co żeś tu przylazł? Czego ty chcesz? Ty już dobrze wiesz, chcę się widzieć z moim dzieckiem. Ale dziecko nie chce się widzieć z tobą. Marny z ciebie ojciec. Odbiorę ci prawa rodzicielskie. Ej, ty wzorowa, idealna matko. Na ten moment mam prawa rodzicielskie, więc chcę natychmiast zobaczyć się z moim dzieckiem. Słyszeliście? Oni gadają o jakimś dziecku. Możliwe, że to rodzice Amelki. Ja uciekam do domu. A wy dajcie znać, czy chcecie kolejny odcinek, żeby dowiedzieć się, co stanie się z Amelką i jak ta cała sytuacja się rozwiąże.